Czasami w życiu bywa w ten sposób, że człowiek nawet nie ma kiedy zunboxować przesyłki, która do niego trafiła. Czeka już od paru dni. Z tytułu już wiecie, że to jest gramofon, ale zanim przejdziemy do samego unboxingu, to pozwólcie, że przedstawię wam, jak mi minęły te dni, kiedy ta paczuszka na mnie oczekiwała. Dzięki wielkie i życzę wam miłego dnia. A wprawne oko na pewno zauważyło, że z tyłu znajduje się jakaś tajemnicza paczka. Ale wcześniej natomiast... Dojechałem właśnie na Dąbie, bo gdzieś tutaj za 20 minut mam konferencję, o której trochę zapomniałem. Ta rzeczka to Białucha. W ogóle jak zwykle pod górkę, bo w swoich ulubionych spodniach zrobiłem dziurę zaraz przed wyjściem. Ale Łukasz powiedział, że to dosyć stylowo wygląda, więc się nie będę przejmować. Tak, jakiś pan jest przed nami. A to jest... Słuchajcie, Mastercard to nie jest trójka. Mastercard to jest... Joker to jest Mastercard. The fuck? Kurczę, zapach perfum w środku. Wow. Y, a skąd ty się nauczyłeś magii z internetu? Z YouTube'a. Jest taki świetny kanał, na którym jest wszystko to, co robię. Wszystko, co robię, nazywa się Magic of Y. Zasubskrybujcie sobie ten kanał i tam wszystko jest, wszystko to, co robię, to tam jest. Stamtąd to wziąłem. Tylko teraz, czy wszystkie inne asy nam się udały? Podobno mamy chwilkę obsługę, więc jeszcze troszkę poczekamy. Zaraz też reszta twórców się zejdzie. To jest najśmieszniejsze, że do końca nie wiem, jak mają wyglądać te warsztaty. Pokrótce coś ustaliliśmy. Pokrótce. Ale to jest właśnie ten element wrzucania siebie w nowe miejsca i nowe doświadczenia. To jest takie skupienie w tym roku na vlogach, że robimy nowe rzeczy. Jestem skupiony bardzo na vlogu twoim. W ogóle to jesteśmy obok Kraków Plazy i z tym miejscem wiąże się ciekawa historia, bo kiedyś plaza miała jakiś problem, że się prawie zawaliła. A oprócz tego obok plazy jest jeziorko, gdzie też były kryminalne sprawy. Jeszcze nie teraz. Madzia, kierownik planu produkcji. No wiadomo. Nagraliśmy 5 minut z Madzionką i Ziemniakiem. Widzicie to? Madzia, jaka ty jesteś elegancka dzisiaj. Pani profesor? O, o, o. Musisz jeszcze chwilę poczekać. To takie la 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 la. La 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 la. O kurcze, jeż! Wow! Dobry jeżyk, w cieniu odpoczywa, żeby go słońce nie złapało. Oh shit, oh shit, oh shit! Ty jeszcze musisz poczekać. Ale zobaczcie, pytaliście, czy pączek żyje, pączek dalej żyje. Żyje, mam się dobrze. Pudełeczko, musisz znów poczekać, jeszcze chwilę. To co, jakiegoś streama robimy, nie? Tak, tak, robimy teraz streama z pająkami, wydaje mi się, że to będzie naprawdę fajny stream. Chciałem Kamila złapać, ale nie ma. Nie ma go. Popatrzcie, jak to wygląda tutaj, możesz nawet pokazać. Moja praca, w sensie taki jakby tradycja, można powiedzieć. Jaką robię, to zawsze robię jakiegoś takiego tak zwanego żebrolajka na fejsa, żeby wiadomo zrobić zasięg na fanpage'u. I teraz tutaj obronię ziemniaka. Jeżeli kiedykolwiek zobaczycie u niego na fejsie jakikolwiek żebrolajk, który będzie stworzony właśnie w takim stylu jak tutaj, to wina Boxdela. Tak, to nie denerwujcie się na niego, ponieważ to jest bardzo fajny zabieg, pomaga to w rozwoju po prostu kanału i nie jest to według mnie nic złego. Krzywdy nikomu nie robimy w ten sposób. Kiedyś tak... trzeba zrobić materiał na temat edgeranka, jak są pozycjonowane posty, dokładnie, jak jest zagrzebywany. Tak. Zrobimy taki materiał. To powinno się pokazać, bo dużo ludzi ma tak zwany, wiecie, ból dupy o to, ale nie jest to nic złego. Nie robimy nikomu krzywdy takim czymś. To, że pojawi wam się to na tablicy, to tylko i wyłącznie od was zależy, czy chcecie to polubić i wesprzeć twórcę, czy nie. Jeżeli lubicie twórcę, powinniście to zrozumieć. A tu jest Czarna Wdowa, bo możecie zobaczyć jeszcze u Kamila na kanale, możecie zobaczyć materiał z Czarną Wdową, który nagrywaliśmy, dlatego mnie nie było przez parę dni, oraz wasz ulubieniec,
Hello. To nie jest agresywne. Ja nie mogę. Wiesz co? Bo umiem tu już normalnie latać. To jest w ogóle pan. Bogzel uczy się latać dronem. No, dokładnie. Zaczniemy streama od Edwarda. Czyli pająka, który jest mi bardzo bliski, memu sercu. Bo każdy o tym mówi, a jest ze mną Ziemniak oraz Kamil. Witamy serdecznie wszystkich. Unboxing będzie kozacki, wydaje mi się, który jest bliski twojemu sercu. Bogzel, miałeś kiedyś styczność z takimi pająkami, tak wielkimi? Co prawda, ty mu nadałeś imię Edward, ale to jest samica. To co, Kamil, to co zwykle? To co zwykle. Paczuszko, poczekasz jeszcze chwilę? Poczekała. Kurczaki. Ła. Jak sami widzicie, jest to materiał promocyjny gry Sniper Ghost Warrior 3. Pierwszym elementem, na który warto zwrócić uwagę, są płyty winylowe. Nigdy nie miałem swojego własnego odtwarzacza, chociaż zdarzyło mi się parę razy tych płyt winylowych w zamierzchłych czasach słuchać. Jakie to jest przepiękne. Na samych płytach znajduje się oryginalny soundtrack z gry, ale na razie nas to nie interesuje. Zobaczmy, jak prezentuje się sam gramofon. Od razu wam mówię, ten gramofon dostałem w prezencie. Nie musiałem z nim absolutnie nic zrobić, żadnych filmików, ale dlatego, że mam pewien plan, to stwierdziłem, że go przedstawię w tym filmiku. No i chyba fajny taki materiał. Do rąk własnych. Ściśle tajne. Dokument odprawy misji Sniper Ghost Warrior 3. Uwaga! Dokument zawiera informacje zaklasyfikowane jako ściśle tajne. Żołnierzu, dowództwo przygotowało dla was szereg materiałów, aby lepiej poznać warunki, w których przyjdzie wam wykonywać misję. W mniejszej paczce znajdziecie materiały audio, płytę winylową ze ścieżką dźwiękową Sniper Ghost Warrior 3, autorstwa Mikołaja Strońskiego, płytę winylową z tradycyjną muzyką gruzińską oraz gramofon do odtworzenia otrzymanych materiałów. Użyjcie ich, aby odpowiednio przygotować się do wykonania misji. Jestem gotowy. Pokażę wam sztuczkę. Tada! Ponoć do samej akcji zostało przygotowanych 500 takich gramofonów. Jeden z nich znajduje się tutaj. Jeżeli byście się zastanawiali, to jest zwykły gramofon, który można kupić, bo to jest Camry CR113. Jako jego podstawowa funkcja... Jego podstawową funkcją wydaje mi się, że jest radio. Był to pierwszy z takich teoretyków nauki gry na instrumencie. Na czym Leonardo grał? Podobno grał na lirze de braccio. Tam tyle co fiołki, viola, silvestris. Tak dalej, prawniczy. Mamy wejście AUX, dzięki któremu możemy się podłączyć na przykład telefonem i użyć samego gramofonu jako głośnik. Albo trzecia opcja, czyli sam gramofon. I jak się podniesie, odblokuje ramię, podniesie się go i przesunie nad płytę, to sama podstawka zaczyna się kręcić. I może się kręcić w różnych prędkościach. W zależności od tego, jak jest nagrana płyta. A później... Samą igłę się opuszcza. Igła jest bardzo delikatnym elementem z tego co wiem, ale póki co jest jeszcze z zaślepką. Najważniejsze, że działa.
Dobra, dobra, teraz możecie mi zadać pytanie. Ale ziemniaku, jak to jest? Po co ci był ten gramofon, jak nie po to, żeby słuchać materiałów, które są na tamtych płytach? A no właśnie. U mnie w rodzinie nikt za bardzo winyli nie słychał, ale znalazłem kiedyś jedyną płytę z tajemniczymi inskrypcjami. To też postanowiłem kiedyś, mając taką sposobność, posłuchać jej. A skoro taka możliwość natrafia się akurat dzisiaj, to jest jedynka. Chyba tak. To czemu by tego nie spróbować? Nie powinno się tak robić z płytami, ale ona już i tak jest mocno porysowana. Jednak ją przetrę. Dobra, jestem zadowolony. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. No i w sumie chyba tyle. Wystarczy przesunąć dźwignię, płyta sama zaczyna się kręcić. Dźwignia w dół. I zaczyna jeździć. Wiecie, tego się nie powinno robić, ale w sumie ta płyta mnie najbardziej ciekawiła, wiecie dlaczego? Przez tą Ave Marię. Pytanie, czy da się zeskreczować Ave Marię. Nie wiem, czy powinienem tak robić. Całkiem spoko urządzenie. Fajnym elementem jest to, że jest tutaj funkcja autozatrzymywania, jak płyta się skończy. I widać tutaj taki wyżłobiony element, który kieruje igłę do samego środka. Spoko, jak teraz kogoś zaproszę i będę chciał mu pokazać, wiecie, że jestem taki classy, odpalę gramofon, dam płytę Ave Maria i będzie elegancko. Ale dobra, to nie koniec, dlatego że my do naszego zestawu dodatkowo dostaliśmy także płytki, ale jedna jest ze soundtrackiem. Natomiast... To mnie interesuje. To jest tak w każdym... Czy tak jest w każdym gramofonie? Dlatego, że jak leci muzyka, to wtedy ją słychać tu. Czy to jest mikrofon jakiś? To jest tak, jakby mikrofon zbierał tutaj i wzmacniacz puszczał na głośniki. Po prostu nie sądziłem, że ten efekt jest aż tak słyszalny. To wygląda w ten sposób. Igła przesuwa się po nagraniu i dlatego, że nagranie to jest wyżłobiona ścieżka, to powoduje ruch.
Przy samej igle są magnesy, które są ustawione blisko cewki. I ten ruch magnesów, zmiana pola, wytwarza się prąd na cewce i ten wygenerowany sygnał jest wzmacniany i dlatego go później słychać w głośnikach. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jak sami widzicie, zupełnie nie znam się na gramofonach i to jest troszeczkę dla mnie odkrywanie Ameryki, więc czuję się, jakbym był w jakimś Kids React na starą technologię. Ale widziałem kiedyś w bajkach gramofony, które miały po prostu wielką tubę, nie były niczym zasilane. I teraz pytanie, czy ja mogę ten dźwięk także odzyskać w jakikolwiek sposób. No bo jeżeli tutaj mamy coś, co wibruje i to lekko słychać, to można zrobić małe wzmocnienie przez jakieś pudło rezonansowe. Więc ja mam przygotowaną swoją igłę z jakiejś zwykłej strzygawki, która służyła mi zawsze za coś, czym mogłem napełniać pióro. Oraz mam swoje pudło rezonansowe. Jadłem ostatnio płatki. Dlatego teraz przebiję pudełko. Igła wystaje, odpalę płytę. Teraz uwaga, test. Aj. Ajajaj. Jak sami widzicie, wszystko działa, ale wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej będzie jednak używać klasycznego gramofonu, no bo sami widzicie, nie dość, że ciche, dźwięk jest średni, to jeszcze niebezpieczne. I tak najbardziej podoba mi się, że mogę zmieniać prędkość. Czy jeżeli ktoś lubi muzykę typu Nightcore, to akurat się odnajdzie przy takim gramofonie, dlatego że możemy ją zrobić jednym przełącznikiem. No i co mogę powiedzieć na sam koniec? Dzięki wielkiej CI Games, którzy mi podesłali ten gramofon jako prezent. Jak sami widzieliście, pewnie osoby, które słuchają winyli, dosyć się zdenerwowały, bo ja bawiłem się w skreczowanie. Pewnie swoim zachowaniem uszkodziłem i igłę, i same płyty, ale przy tym świetnie się bawiłem, bo zawsze jak coś mi wpadnie w ręce, to lubię się temu bliżej przyjrzeć i lubię się tym pobawić dokładnie. Niekoniecznie sprawdzając to urządzenie do celów, albo w celach, do których zostało ono stworzone. Jestem classy.